Szanowni Państwo, krótką uwerturą opartą na dwóch pieśniach legionowych, a mianowicie na pierwszej kadrowej kompanii i marszu pierwszej brygady, przywitali Państwa nasi koledzy, artyści Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją naszego kolegi Tomasza Labunia. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jednocześnie mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na nasz dzisiejszy koncert, który podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej części usłyszymy najpopularniejsze, najpiękniejsze piosenki, pieśni legionowe, które towarzyszyły żołnierzom, Polakom w ich marszu ku wolnej, niepodległej Polsce. Rzeczywiście tak będzie, a w drugiej części towarzyszyć nam będzie zupełnie innego rodzaju muzyka. Tak jak powiedział pan dyrektor Bartkowski, usłyszymy fragmenty znanych muzykali ze światowego repertuaru, no i znane standardy muzyki rozrywkowej. Mamy zatem nadzieję, że dzięki tej różnorodności każdy z Państwa odnajdzie coś ciekawego, coś interesującego dla siebie w naszym dzisiejszym programie. Mamy nadzieję, że miło spędzą Państwo z nami dzisiejszy wieczór. A już za chwilę sięgamy do naszej historii. Rok 1914, jak wiemy, to rok bardzo ważny dla całego naszego kontynentu, ba, dla całego świata, również dla Polski. Jak Państwo wiedzą, w tym roku wybuchła pierwsza wojna światowa. W tym całym międzynarodowym zamieszaniu pojawiła się szansa na odzyskanie przez nasz kraj niepodległości i tę szansę w piękny sposób wykorzystaliśmy. W tym samym 1914 roku utworzyły się legiony pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego. Już za chwilę kilka utworów związanych z tamtymi pionierskimi czasami. Nie może oczywiście zabraknąć marsza pierwszej brygady, niegdysiejszego legionowego hymnu. Dziś, jak wiemy, to pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Będzie pierwsza kadrowa kompania, będzie pieśń o piechocie, pieśń o wodzu miłym, marsz lwowskich dzieci, ale na początek utwór współczesny. Kompozycja dyrektora naszego zespołu, Adama Martina, zatytułowana Pomyśl Polsko. Pomyśl, co by było z tobą, gdyby nie marszałek, wódz legionów serc. Przed Państwem reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Ojczyzna to historia nasza, ojczyzna to powszedni dzień, dom, który nas do snów zaprasza, choć kiedyś sam był tylko snem. Nikt nie jest sam w poszumie lasu, jak przeleszczący kąszczu słuch. Są w nas pochody krajobrazów, amaranth słońca w bieli brzuch. Pomyśl dzisiaj Polsko, co by było z tobą, gdyby nie marszałek, wódz legionów serc. Patrz o prawdę Polsko, pokaż się narodom, albo jak wymarzył, widząc boli sens. Po polsku czuł, po polsku myślał, iść za marzeniem. Takie chwile.